Powiat dębicki ogłosił przetarg na kontynuację budowy zespołu szkół specjalnych w Dębicy, który ma obejmować budowę sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej z placem zabaw. Czas składania ofert zostanie wydłużony do 10 marca. Tak, aby wszyscy wykonawcy mogli przygotować ofertę, która będzie bardzo korzystna przede wszystkim dla nas i taka, że w ciągu tego roku te prace zostaną zrealizowane. Ogrom prac, ja się bardzo cieszę, bo cały ubiegły rok poświęciliśmy tutaj w starostwie na zmiany projektowe i udoskonalenie tego projektu, tak żeby ten nowy budynek służył przede wszystkim dzieciom, młodzieży szkoły specjalnej, ale również nauczycielom, którzy pracują w tej szkole. W tym roku wykonane zostaną roboty budowlane od stanu surowego zamkniętego do stanu wykończeniowego pod klucz. Kiedy firma ostatecznie, ta, która wygra ten przetarg, wyjdzie z budynku, to pozostanie już tylko zgłosić odbiór, uzyskać prawo do użytkowania. W międzyczasie jeszcze, zanim zakończy się, znaczy jakby dojdzie do tego, o czym wspomniałem, to musimy ogłosić dodatkowy przetarg na wyposażenie. To też będzie kwota między, powiedzmy, 1,2 miliona. No oczywiście szafki, ławki, krzesła, sprzęt, to wszystko, co się musi w szkole znaleźć, bo też, żeby było jasne, nic ze starej szkoły, myślę, poza takimi oczywiście pomocami dydaktycznymi, które na pewno będą do wykorzystania, to całe wyposażenie pod względem mebli i tego wszystkiego będzie nowe. Całościowy koszt budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Parkowej w Dębicy oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Zgodnie z planem budynek powinien zostać oddany do użytku na początku 2022 roku.